Cześć, z tej strony Grzesiek WW, zapraszam na 8 już z serii vlog. Wiecie co wam powiem? Nie wiem co Rivo na to powie, będzie zaskoczony. Dorwałem sobie Minecrafta, nie? Taki fajny serwer. W opisie będziecie mieli link, jak wpisać do tej gry wieloosobowej tam w Minecrafcie. Ja sobie siedzę na ławce, bo czekam akurat na fryzjera, dopiero na 11 mam. Więc wyszłem trochę wcześniej, żeby nagrać odcineczek. I powiem wam szczerze, że fajnie, jest fajnie, no. Planuję dość sporą budowę tam. Taką, że Rivo będzie miał dużo zasobów do zbierania i tak dalej. Ja też oczywiście mu pomogę, wszystko będę budował, bo ja lubię. Mapka jest spora. Moja siedziba też będzie spora. Jak chcecie, to oczywiście TS-a wam podam też w opisie. Będzie można przyjść, pogadać, zapytać się coś i tak dalej, jeśli chcecie. Tu wszystko będzie w opisie. Grupka na Steamie, grupka na Facebooku też. Zaraz są jak małpa, to wiadomo już, nie od dzisiaj. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Spałem dzisiaj tylko 4 godziny, bo niestety dłużej nie mogłem, bo miałem załatwienia od rana. No i się nie wyspałem lekko, ale nie chce mi się jakoś spać, także będzie fajnie, fajnie będzie. Dzisiaj zapraszam na stream o godzinie 13 jakoś, albo 14, nie wiem jak to będzie. Postaram się o 13 zrobić, no i będziemy ciupali Minecrafta, nie, bo tam banik w CS-ie jeszcze jest. Także ciupiemy w Minecrafcika, najprawdopodobniej do wieczora, jutro pewnie też, bo ta budowa ogólnie zajmie sporo czasu, nie, bo to jest świeży projekt będzie i no i materiały trzeba uzbierać, a materiały to chyba będziemy też na live zbierać i budować też chyba tylko na live, poza live'em będziemy gromadzić więcej surowców najprawdopodobniej, nie wiem co Rivo na to powie. Rivo to jest mój kumpel i widz, także on też będzie brał udział w live'ie na TeamSpeak'u i będzie coś tam w domku sobie pokój robił, bo domek będzie spory, ale nic wam nie zdradzę przede wszystkim. Maszty będą takie, ale wszystkiego się dowiecie, wiecie jak to będzie. Także przyjdźcie dzisiaj na live'a, wszystko będzie w trakcie live'a tłumaczone. Ostatnio coś moderatorów nie ma, więc jakby ktoś chciał, to zapraszam na moderatora stanowisko na live'a, także mogę rozdać, nie widzę problemu. Ale te drzewa są zajebiste, takie duże, nie? W Minecrafcie też takie są, tylko nie takie akurat jak u nas. To tam są takie kwadraciki. Ale zapraszam śmiało. No i co wam mogę więcej powiedzieć? Cesik wróci od poniedziałku najprawdopodobniej. Jeszcze zrobię rozpiskę, jak to będzie w stylu Minecrafta i CS-a. I GTA San Andreas jakoś. Bo tak jakoś powinno to być GTA w jeden dzień, CSiK w jeden dzień i Minecraft w jeden dzień, żeby po prostu tą budowę skończyć. Jakoś to rozpiszę na grupce, wywieszę i taki ten i będzie gicik. Posta dodam, będzie git, wszyscy będą wiedzieć o co chodzi. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Dziękuję też, o właśnie, chciałem wam podziękować za łapki pod ostatnim filmem 1v1. Zapraszam na kolejne odcinki 1v1, nie widzę problemu. Oczywiście możecie pisać swoje nazwy, czy zapraszać mnie do znajomych. Można pograć 1v1, nie widzę problemu. Oczywiście też nagramy, więc jak ktoś się wstydzi czy coś, to oczywiście, żeby nie był zdziwiony, albo żeby mu dobrze, źle nie poszło, bo to w tym sensie, żeby poszło dobrze, jak najlepiej. A więc, no, dogadamy się jakoś. Uprzedzam zawsze, jak nagrywam, bo jestem taki, że uprzedzam. Nie robię nikogo w kulki, że słuchaj, no, chodź grać i tego. Oczywiście jeszcze 1v1 chcę nagrać z takim jednym kolegą z TS-a. Nie wiem, czy się zgodzi, ale powinien się zgodzić. I oczywiście zapraszam do łapkowania, subowania i komentowania. Na razie, cześć!